No cześć, chyba nas wyłączyło. Szukam Tomka. No, już jesteś, bo myślałam, że ten. Instagram nam po godzinie chyba wyłączył relację. Tak. No. Dobra, chciałam. Znowu mam kwiatuszkę. Także wrócę do tego wątku, co zacząłem. Jest taka dziewczyna, której pamiętam w ogóle przed pierwszym swoim procesem pranicznym, jej słuchałem. Dziewczyna z Rosji, która, ona była bardzo chora. Miała jakieś chorobę nowotworową i ona, wiecie, w takich sytuacjach człowiek robi wszystko. Ona przy pomocy właśnie suchej diety przeszła na odżywianie światłem, na odżywianie praną, wyleczyła się i opowiadała, słuchałem jej nagrań na YouTube, dwa razy zęby jej wypadły i wyrosły nowe zęby. No, takie cuda się dzieją, kiedy jesteśmy właśnie na świetle. Chyba nie trzeba bardziej reklamować. A mnie któraś z dziewczyn mnie pytała, czy mam okres. No mam. Nic, jakby mam bardzo regularnie, nie mam z tym żadnego problemu. Podobno jest tak, że jak się w ogóle nie pije, bo ja teraz piję wodę od 2 tygodni, a jak się nie pije wody, to podobno ustaje okres, ale nie wiem, bo nie próbowałam. Nie, najdłużej nie piłam 7 dni, więc jak będę miała dłuższe te okresy nie picia, na suchym, to wam wtedy powiem, jak to jest. Ale wszystko jest okej, jakby czuję się świetnie. Jak ktoś tam jeszcze pytał o badania, ja chętnie bym zrobiła badania, ale myślę, że jeszcze chwilę poczekam, bo nie mam ochoty być nieszczepiona, tylko mieć przeprowadzonych testów na COVID. Poza tym to też trzeba sobie dać trochę czasu, bo nasz organizm się stabilizuje. Tak. Najlepiej te badania zrobić po właśnie, kiedy miną 21 dni i kiedy minie te 3 miesiące. Tak. Po 3 miesiącach. Maja chyba mówiła, że możemy zrobić te badania już w trakcie tych 3 miesięcy. Że już wtedy jest ok, żeby nie robić ich, wiesz, w trakcie trwania procesu. Ale ja myślę, że zrobię te badania, bo to sama jestem ciekawa. Tak czy inaczej czuję się bardzo dobrze, nie czuję, żeby coś było nie tak, że no, wszystko jest w porządku, więc chyba lepiej się nigdy nie czułam. Robiłam badania rok temu w styczniu i miałam bardzo dobre wyniki, ale ja zawsze miałam bardzo dobre wyniki, więc raczej nigdy też nie chorowałam na nic, więc... Ja w styczniu już praktykowałaś jogę. Ja słuchajcie, odkąd praktykuję jogę, to tak moje ciało stopniowo, najpierw normalną hatha jogę i czułem, że rzeczywiście ciało zdrowieje, a już od czasu, kiedy praktykuję kundalini jogę, słuchajcie, ja w ogóle do lekarza nie chodzę. Ostatni raz byłem, poza stomatologią, ostatni raz u lekarza byłem 8,5 roku temu, tak, jak musiałem zrobić badania do pracy. Także słuchajcie, no, joga daje zdrowie, życie światłem daje zdrowie, daje wolność i słuchajcie, i dopiero wtedy ty rozumiesz, jakie to życie jest piękne. Oczywiście ono zawsze jest piękne, tak? Ale ten, w cudzysłowie, smak tego życia jest po prostu fantastyczny. To prawda. No, bardzo dużo się zmienia. Bardzo. Ja jestem chyba najbardziej zadowolona z tego, że się ludzie zmieniają, wiesz? W swoim życiu.
Tak, w moim życiu, no bo w twoim to już pewnie jest w miarę stabilnie, jeśli chodzi o ludzi, a u mnie się to bardzo, bardzo zmieniło i tak nawet też dzisiaj myślałam o tym, że z tych starych znajomych to w zasadzie nikt nie został. No, myślę, że no to jakieś cząstkowe, to nie wiem, może 2-3 osoby zostały, ale większość to są właśnie nowi ludzie, którzy przyszli i ja czuję, że to są ludzie, którzy są ze mną dlatego, że chcą być, a nie dlatego, że z jakiegoś powodu chcą być. Ludzie się czasem pytają, no jak to jest, 7 dni nie jadłeś, to niemożliwe. No to ja im zawsze mówię, słuchajcie, no a Jezus, Mojżesz, ludzie, tak, małe wiary, przecież Jezus 40 dni na pustyni pościł bez wody, bez jedzenia, tak? Emeja, z tego co mówiła, 90 kilka dni była na suchym poście. Wiesz, ale ludzie wierzą w Pana Boga, ale nie wierzą, ale nic kompletnie o tym nie wiedzą. Nie mają zielonego pojęcia, jak to tam wszystko wyglądało. Wszyscy są, wiesz, największymi katolikami, jak ich zapytasz, to w ogóle nic nie wiedzą na ten temat. Jak ty zaczynasz mówić o Jezusie, to patrzą na ciebie dziwnie, mówię, ale jaki Jezus w ogóle, co Jezus ma wspólnego z jogą kundalini, w ogóle co ma Jezus wspólnego z procesem pranicznym? Ktoś tutaj coś o oku napisał, jakiś komentarz. Jeszcze nieperfekcyjnie, ale na procesie zmiany poczułam, żeby zdjąć okulary i od 2 miesięcy ich nie mam na nosie. Pracuję przy komputerze, jest ok. Właśnie. Też wzrok się poprawia na procesie. A była szóstka, była -6 na jednym oku. No. Tak właśnie działa, kochani, słuchajcie, proces praniczny. Tak działa dieta. I tak naprawdę niepotrzebni nam są żadni lekarze, żadne lekarstwa. Głodówka i zmiana właśnie stylu. Słuchaj, ale to taki, wiesz, nawet dzisiaj rozmawiałam o tym z moją koleżanką i tak jej mówię, słuchaj, ja popatrz, jak zwierzęta domowe chorują, prawda? Mhm. To zwierzęta domowe, pierwsza rzecz, jaką zwierzęta robią, to po prostu nie jedzą i nie piją, tylko siedzą w ogóle, wiesz, mają taki zupełnie suchy post, który sobie same robią. Zwierzęta są mądre i powinniśmy się od nich uczyć. Tak samo my, jak chorujemy, to nie żadne rosołki, ani herbatki, ani mleczko z miodem, tylko po prostu suchy post. Ktoś tutaj pisze, jak ja mam silną, Alicja pisze, silną alergię oczu, to pomoże mi taka głodówka. Nie zaszkodzi. Na pewno nie zaszkodzi. Może tylko pomóc. Spróbować. Słuchaj, ja wam nie pokażę tego zdjęcia, pokazywałam tylko takim moim zaufanym, bliskim znajomym, ale pamiętam 2 lata temu obudziłam się z potwornym opuchlizną oczu, ale to była potworna alergia. Dostałam, pamiętam wtedy od lekarza jakąś maść ze sterydem. No i czasem używam tej maści, bo co jakiś czas mi puchły te oczy. I po jakimś czasie doszłam do wniosku, że to najprawdopodobniej było uczulenie na pszenicę. Mhm. Tak mi się wydaje, aczkolwiek nie wiem, bo nie robiłam nigdy żadnych badań na tą przypadłość. I pamiętam, że jeszcze w zeszłym roku też taką opuchliznę oczu zwalałam na kaloryfery, bo zimą grzeją kaloryfery, to na pewno przez to, że grzeją kaloryfery, to ja mam opuchliznę oczu. To jest w ogóle nieprawda, bo opuchlizna oczu, wszelkie opuchlizny biorą się z jedzenia. Wszystkie choroby biorą się z jedzenia. Możecie sobie poczytać książki. Ja sporo czytam książek Michała Tombaka. To jest super w ogóle facet, który opowiada o właśnie o tym, jak jeść, co łączyć ze sobą, czego nie jeść, bo pewnie większość z was je. Ale może nie wszystkie choroby z jedzenia, bo dużo też zależy od naszego stylu życia. Tak. Dużo zależy od jakichś urazów, tak? Ale naprawdę większość chorób bierze się z jedzenia.
A tu jeszcze ktoś pyta, czy pijecie soki z owoców z margatu, czy jednak szukacie. Wiecie co, różnie to zależy. Ja często chodzę na jakieś bazary i kupuję tam owoce, ale też kupuję soki, też kupuję warzywa, owoce w Biedronce, bo mam Biedronkę blisko, mam Tesco blisko, mam Auchan, więc tam też kupuję. Często kupuję na pod Halą Mirowską też owoce. Ja właściwie już teraz nie piję soków z warzyw, tylko z owoców. Głównie z owoców. Ja powiem jeszcze jedną rzecz, słuchajcie, że tak naprawdę, kiedy jesteś na odżywianiu pranicznym, tak naprawdę nie ma znaczenia. To tak, to też prawda. No. Czy to jest market, czy to jest eko? Tak, czy to jest eko, czy to jest z czymś tam, po prostu... to już nie ma znaczenia tak naprawdę, bo ty większość energii bierzesz ze światła, a nie ze światła. Jedzenie to jest w tym wypadku chyba tylko i wyłącznie takie emocjonalne, prawda, jeszcze trochę. No to jest smaki. Tak, no pije się głównie, tak, no na przykład słuchajcie, kochani, mnie się jeść w ogóle nie chce, tak. Pijemy teraz takie rozwodnione soki, tak? 30... To wiecie, to nie są super soki, tylko to są takie zwykłe soki. Ja wam pokażę, jak wyglądają soki, które pijemy. Bo to jeszcze przez te dwa, ja w międzyczasie powiem, te 21 dni, te dwa tygodnie po suchym poście są takie, że no, raczej nie są zalecane takie żywe, wyciskane soki. Ja piję po prostu zwykły tymbar, tak. Sok porzeczkowy pomieszany z wodą. Teraz możemy w drugim tygodniu pić 35% tego soku na litr wody. Po trzech tygodniach będziemy pić wyciskane soki. Teraz się pije takie zwykłe soki. Chodzi o to, żeby one nie były żywe, żeby nie były za bardzo enzymatyczne, żeby nam nie podrażniały, nie włączały procesów trawiennych. I można pić też wodę kokosową. Ja teraz przeszłam na wodę kokosową, bo już mam dosyć tych soków plastikowych. Ludzie znoszą ich i są obrzydliwe, ale w związku z tym piję wodę kokosową i zdecydowanie fajnie się czuję. No. Polecam wszystkim wodę kokosową. A jeszcze właśnie przypomniałem sobie, miałem o czymś powiedzieć, jak nas tutaj wyłączyło. Bo mówiliśmy o tych zmianach energii, prawda? Mówiliśmy o tym, jak się energia zmienia i mówiliśmy o tym, jak ciało zdrowieje, tak? Mówiliśmy o tym, że włosy odrastają, że odrastają zęby. I to jest tak, że my, ludzie, my myślimy, że tak musi być, że człowiek statystycznie żyje 70-80 lat. A to wcale nie jest prawda. Wcale tak nie musi być. Przecież ludzie w takich miejscach jak Kaukaz, gdzieś tam w górach Kaukazu, no to wszyscy wiedzą, tam są osoby, które żyją, mają zdrowe powietrze, zdrowy tryb życia, odżywiają się jakoś też zdrowymi produktami i takie osoby potrafią przeżyć 150 lat. I to nie jest nic wyjątkowego. Jogini, i no na to są świadectwa, że jogini, którzy rzeczywiście praktykowali, żyli z reguły 130-150 więcej lat. Są osoby na Ziemi, które żyją po kilkaset lat. O, nie przeczytacie o tych osobach na Instagramie. Na Instagramie, na Facebooku, bo gdyby ktoś się dowiedział, to by ich zamknęli od razu w klinice i zaczęli do nich eksperymentować. Dokładnie. Ale słuchajcie, to jest też droga do nieśmiertelności. I ja ostatnio sobie zdałem sprawę, że ci jogini, ci mistrzowie, którzy osiągnęli tak zwane złote ciało, tak? Robiliśmy warsztaty o Babi Silichandzie na festiwalu Kundalini Yogi. Baba Silichand był joginem, który przeżył około 150 lat, to znaczy ostatni raz go widziano, kiedy miał 150 lat. I cały czas był w ciele przypominającym ciało chłopca.
nie starzał się, tak? Po prostu na diecie planicznej się nie starzejesz, na odwrót. I żeby osiągnąć rzeczywiście te wyższe, naprawdę wysokie poziomy świadomości, nie jesteśmy w stanie osiągnąć naprawdę wysokich poziomów świadomości, może poza nielicznymi wyjątkami osób, które to zrobiły, jeśli nie mamy czystego ciała fizycznego. To jest jeden z warunków. Im czystsze ciało fizyczne, tym możemy wejść na wyższy pułap rozwoju duchowego. Czekaj, tu ktoś pytał nas jeszcze, czy mdleliśmy na głodzie. No nie. Nie mdleliśmy, czuliśmy się świetnie. Jak wstaje się z łóżka, to trzeba trochę nie wstawać tak bardzo szybko, tylko delikatnie, i bo rzeczywiście może być jakieś, może nie mdlenie, ale może się kręcić w głowie. Ja pamiętam, że jak byłam na Sokach i zrobiłam sobie taki pierwszy post 50-godzinny, to tego drugiego dnia czułam się słabo i rzeczywiście jak weszłam do łazienki, to przytrzymałam się szafki i usiadłam delikatnie na dywanie w łazience. Natomiast teraz jak robiłam ten proces praniczny, to w ciągu tych 7 dni nie miałam takiej sytuacji. Były momenty, kiedy czułam się słabo, ale w sensie nie takie, że mogłam zemdleć, tylko takie, że czułam, nie wiem, osłabienie w nogach, osłabienie w mięśniach, takie momenty, ale nie było żadnych takich chwil, kiedy nie wiem, czułam, że jakieś omdlenie jest blisko. Ja powiem tak, że ja to, u mnie jest to troszeczkę inaczej, tak? Bo ja mam takie momenty, to jest, pamiętam, że przy poprzednim procesie pranicznym przez te 3 miesiące jeszcze miałem takie momenty, kiedy odjeżdżałem. Natomiast to jest po prostu tak, że po pierwsze, ciało się jakby przyzwyczaja do nowego sposobu funkcjonowania. I to jest często tak, że dusza się uczy tego nowego ciała. Ona potrafi czasem odjechać. Poza tym, kiedy ciało jest takie czyste, energia kundalini potrafi się bardzo szybko podnieść. Ona się podnosi momentalnie, trzeba się tego nauczyć, żeby to kontrolować. I w momencie, kiedy kundalini nagle się podnosi do głowy, rzeczywiście następuje taki, może nastąpić takie uczucie zamroczenia. Tak. Ja takie rzeczy mam i właśnie uczę się to kontrolować. Idzie mi już to coraz lepiej. No, ale tutaj widziałem, ktoś w ogóle napisał, że ktoś napisał o ludziach, czekaj, bo to była jakaś taka ciekawa uwaga. Ciało z natury jest nieśmiertelne, ale zniszczalne na pewnym etapie. No tak. Ja słyszałem o ludziach, co żyli powyżej 1000 lat, a odchodzili, bo życie to już ich przestało interesować, jak dziecko gdy wyrasta. No tak, to jest tak, to jest prawda, tak? Bo odchodzimy do światła. No. Odchodzimy do domu. A coś jeszcze chcę powiedzieć. Ja będę prowadził od 5 do 8 listopada warsztaty jogi w Bajkowej Zagrodzie pod Warszawą razem z moją przyjaciółką Miriam. Zapraszam wszystkich serdecznie. Będziemy eksplorować temat śmierci i umierania według tradycji jogi i nie tylko. I tam też będziemy mówić o fizycznej nieśmiertelności. Także będziemy robić praktyki i będziemy mówić właśnie o fizycznej nieśmiertelności. Wiem, że zostały nam już tylko 2 miejsca wolne, także zapraszam. A tu jest jeszcze jedno pytanie o trawieniu. Aha. Czy macie tak, że gdy coś jednak czasami zjecie, to nie do końca jest to trawione i wydalane w postaci większych kawałków niestrawionych? Nie. Nie, ale ja mam coś takiego, że jak długo nie jadłam i piłam tylko i wyłącznie soki przez kilka miesięcy, przez 2-3 miesiące, to potem jak coś zjadłam, to nie czułam się najlepiej. Jakby miałam takie wrażenie po prostu zabrudzenia swojego ciała jedzeniem. Ale kochani, słuchajcie, jak jesteście na napojach, to
to oszczędzacie na papierze toaletowym. Możecie nie kupować papieru toaletowego. Nie chodzimy, nie robimy kubki. Nie. Absolutnie nie, to też jest fajne, ale jakby to, no takie, to jest fajne, że jesteś na sokach i to jest fajne, że właśnie nie musisz chodzić do toalety za często. Nawet jak pije się soki, to też do toalety się nie chodzi tak często. No i to jest taka fajna wolność, że wychodzisz na spotkanie albo wychodzisz z domu i wiesz, że nie będziesz korzystała z toalety w ogóle. Dokładnie. No, także jeść się nie chce i no jeśli jem, to głównie to jeśli jadłam, to surowe jedzenie. No bo surowe jedzenie to jest takie jedzenie, które dostarcza nam energii. Natomiast wszystko, co jest gotowane powyżej 48 stopni, to już jest jedzenie, które tak naprawdę przechodzi przez nas i absolutnie niczego nam nie dostarcza. Dlatego tak dużo jemy i dlatego też wtedy dużo pijemy, bo jak coś jest gotowane, to potrzebujemy to przepić wodą. Mm-hmm. Słuchaj, a jak myślisz, co będzie po procesie pranicznym? Czy będziesz na sokach, tak? Tak, ja myślę, że będę na sokach i że będę sobie robiła takie posty. Najpierw sobie zrobię 2 dni, później sobie zrobię soki kilka dni, potem sobie zrobię 3 dni. Będę sobie tak wydłużać o 1 dzień. Mm-hmm. No ja na pewno do jedzenia, kochani, już nie wrócę. Nie wiem jeszcze, jak to będzie. Myślę, że na sokach owocowych. Mm-hmm. Do jedzenia już nie wrócę. Że też na sokach owocowych, ale ja myślę, że od czasu do czasu będę sobie jadła. Na przykład teraz może nie, bo teraz już nie ma fajnych owoców, ale myślę, że na wiosnę sobie zrobię jakieś takie fajne. Albo, nie wiem, wyjadę może na to nasze bali fantastyczne i tam będę sobie jadła przez tydzień owoce, a potem sobie zrobię same soki. A potem sobie zrobię może taki tydzień praniczny, bez jedzenia. Ja na pewno jeszcze zrobię sobie raz taki 21-dniowy proces praniczny. Być może Emilia będzie robiła w listopadzie, to pewnie no, tak. Wspominałam. A w ogóle moim takim docelowym jest, ja chcę zrobić 40 dni. 40 dni suche. Nie jestem jeszcze, czuję, że nie jestem jeszcze na to przygotowany w tym momencie, ale za jakiś czas na pewno. Dam wam znać. Pan Jezus Tomasz. Nie, ja na razie nie jestem gotowa na 40 dni. Na razie będę sobie robić takie, będę wydłużać. Zobaczymy. Jeśli rzeczywiście pewnego dnia zrobię sobie 7 dni suchych i przejdzie to po prostu tak jak pierwszy i drugi dzień u mnie, no to wtedy będę próbować dalej. Zobaczymy. Może w przyszłym roku zrobię 40 dni pod koniec roku, nie wiem. Słuchajcie, gdybyśmy mieli coś wam poradzić tak na szybko, to ja bym poradził, słuchajcie, róbcie sobie raz na 2 tygodnie albo raz w tygodniu 1 dzień suchy. Suchy, dokładnie. Zobaczycie, jak się będziecie czuć po suchym dniu. To słuchajcie, jest po prostu fajnie zrobić na przykład w niedzielę wieczorem, zacząć o 18 i skończyć o 18 w poniedziałek. A ja wtedy zawsze, ja tak robię i wtedy przedłużam już do wtorku, no bo jak już w poniedziałek do 18 nie jem, no to bez sensu już jeść na wieczór. Więc wtedy zaczynam pierwszy co wypijam we wtorek o 11 i to jest naprawdę fajne. 7 dni bez jedzenia, a co z pracą zawodową, jak mieć siłę? No właśnie, jeżeli pierwszy raz robicie 7 dni bez jedzenia, to lepiej sobie wziąć urlop. Mm-hmm. Emeja, wyślemy wam informację o Emei. Emeja. Mm-hmm. Wyślemy wam informację i wrzucimy wam filmiki Emei z YouTube'a. To sobie zobaczycie. Bo Emeja też dużo mówi o procesach pranicznych. To są stare filmiki, ale wciąż jeszcze aktualne. Mówi o Inedi, czyli o tym, jak o tym o Inedia to jest po prostu pozostanie na płynach picie. Mm-hmm. Suchy, czyli nie jeść i nie pić. Dokładnie tak. Czyli nie jemy i nie pijemy. Można słuchajcie, a jak to jest za dużo dla was, to w ogóle też fajną opcją jest robienie sobie okien żywieniowych. Czyli na przykład jemy od godziny 11 do godziny 18 i od 18 do 11 już ani nie jemy, ani nie pijemy. Ja kiedyś próbowałem. Mi to nie działało. A u mnie to działa. Ja wolę tak.
Ja nawet wolę suchy dzień niż dzień na wodzie. Łatwiej mi jest być przez cały dzień na suchym niż popijać sobie wodę. Ja też bo woda wolę. Jednak podrażnia chyba ten przewód pokarmowy. Ja też wolę suchy, poza tym jak są problemy z tym, że się chce pić, to można ślinę przełykać. To jest w ogóle super sprawa. Bo my zapominamy o tym, że mamy ślinę, produkujemy 1,5 litra śliny dziennie, więc warto tą ślinę przełykać, jak się chce nam pić. No, więc takie okna żywieniowe są fajne, a jeśli ktoś właśnie nie chce, jeśli ktoś ma ochotę spróbować taki post 24, to też jest to fajna opcja. Tu jest ciekawe I naprawdę w ogóle już po tym jednym razie widać efekty na skórze. Zresztą na pewno każdy z was miał taką sytuację, że chorował i przez jeden dzień nic nie jadł. No właśnie. Zawsze to się, każdemu coś z nas się zdarzyło i zawsze po tym pierwszym, po tym jednym dniu człowiek tak super wygląda, nie? Ja przynajmniej zawsze tak miałam, kurde, patrzyłam w lustro i tak brzucha nie mam, brzuch mi zawsze schodził po tym jednym dniu. Po prostu skóra jakaś taka inna, wypoczęta. No bo wtedy ciało bardzo odpoczywa i mamy czas na regenerację. To jest ciekawe pytanie, Żaklina. Czy w czwartą noc postu suchego doświadczyliście oddzielenia duszy od ciała, czyli obręb, czy przebiegł bezobjawowo? Ja, słuchajcie, mam w ogóle takie dwie sytuacje podczas tego procesu. Pierwsza to ta właśnie ta pierwsza doba, to ta pierwsza taka doba z trzeciej na czwartą dobę. Ja czułam po prostu takie, miałam takie dziwne uczucie ciągnięcia w ręce, ale jakby nie zanotowałam jakoś bardziej tego faktu. Natomiast z piątej na szóstą dobę, kiedy następuje odłączenie, też miałam śmieszną sytuację, bo obudziłam się, ja właściwie praktycznie w ogóle tam nie spałam. Sypiałam tak na pół godziny, to też jest fajne, bo to się nie śpi w ogóle w nocy. Więc ma się bardzo dużo czasu na to, żeby... Nie chce się też książek czytać, więc dużo czasu na przeróżne rozmyślania. I u mnie ta doba z piątej na szóstą, kiedy następuje odłączenie tych kroplówek energetycznych, ja pamiętam, że nie mogłam spać. I była godzina 2:10, bo to się wydarza między właśnie drugą a trzecią w nocy. Była godzina 2:10, ja wstałam z łóżka, patrzę na zegarek, jest 2:10, podeszłam do włącznika światła, chciałam zapalić włącznik światła, żeby się ubrać i wyjść na spacer. Nacisnęłam i wszystkie korki mi wywaliło w pokoju i w łazience, tylko u mnie w pokoju. I sobie myślałam, dobra, to jest znak, żebym jednak wróciła do łóżka i się położyła, żeby oni to odłączyli. I poszłam spać. Taki zbieg obcykłości miałam. Trzeciej nocy na czwartą. Przy poprzednim procesie planicznym nic nie czułem. Albo nie zwróciłem uwagi. Ale też byłem troszeczkę inny. Teraz czułem podłączanie do nerek. Bardzo czułem do prawej nerki. Czułem pracę na prawej nerce. Mnie bolały nerki, szósta, siódma doba, nawet jak, bo przyjechała do nas taka moja znajoma Teresa, która się zajmuje terapią krzyżowo-czaszkową, a widziałam Teresę, że jest tu z nami, więc ją pozdrawiamy. I Teresa przyjechała do nas, 8 dnia zrobiła mi tą terapię, trochę mnie tam podblokowywała, bo ja miałam strasznie pospinaną twarz. Mięśnie miałam strasznie pospinane po procesie. Nerki też czułam, więc ona mnie tutaj energetycznie ładnie poustawiała i teraz już jest wszystko w porządku. Ale rzeczywiście tam ktoś pytał, czy czuliśmy suchość w ustach. Ja czułam piąty, szósty, siódmy dzień. Jest taki trampek. Tak, to jest niefajne. Ale język się czyści. Ja mam usta przez język, przez jamę ustną oczyszczasz się, to wychodzi dużo śluzu. Tak, także to jest niestety nieuniknione. Tak, to jest tak. No i ja miałam bardzo pospinane ciało. Ja pamiętam, jak poszłam do Biedronki po ten sok, żeby mieć na siódmy dzień do wody, to nie byłam w stanie powiedzieć, znaczy powiedziałam oczywiście, ale czułam po prostu takie ciśnięte szczęki, taki szczękościsk. Oczywiście to potem, jak zaczęliśmy pić, to minęło, natomiast no, różne rzeczy się dzieją w organizmie, no bo to
organizm też jest, wiesz, no, nieprzygotowany na taki szok, nie? Dostarczasz mu, wiesz, jakichś takich ekstremalnych zdarzeń. Czy zdarzy się podczas procesu praniczennego kuszenie, czyli ataki innych bytów, niższych? Nie zdarza się, dlatego że jak jesteś w procesie pranicznym i wchodzisz na te wysokie energie, to tam już nie mają dostępu te niższe. Mm-hmm. Podobno w tych pierwszych 7 dniach, a ja też mówiłam nam o tym, że czyści się bardzo karma. Więc nie. Ja teraz nawet jak jestem tutaj w Warszawie i czuję jakieś inne energie, to jakoś nic takiego się mnie nie czeka. Też wczoraj byliśmy na spacerze, przedwczoraj też byłam na spacerze i przechodziłam obok różnych knajp i tak nawet testowałam, czy jakieś zapachy, czy coś mnie tam gdzieś pochłonie, ale nie, właśnie nie. Patrzyłam na ludzi, którzy jedzą i jakoś zupełnie mnie to nie ruszało. Twoja bateryjka jest zbyt mocna na te kiepskie energie. No, tak myślę, że tak może być. Mm-hmm. Więc się nie zdarza. No dobra, Tomasz, słuchaj, 22:04, to może zrobimy medytację. Mm-hmm. A właśnie, dobrze. A potem może jeszcze będzie jakieś pytanie, to odpowiemy na nie. No, to kochani, usiądźcie sobie wygodnie albo się połóżcie. Najlepiej na siedząco, z prostym kręgosłupem, ale jeśli chcesz, możesz się położyć, weź głęboki wdech i z wydechem zamknij oczy. I zacznij oddychać spokojnie, równo, spokojnym, miarowym oddechem. Poczuj, jak powietrze wpływa przez nos, tchawicę do płuc. Na wydechu ogrzane powietrze wychodzi z powrotem. Zrób głęboki wdech i wydech. I kontynuuj spokojne, rytmiczne, głębokie wdechy i wydechy. I zacznij oddychać przez trzecie oko, przez punkt pomiędzy brwiami na czole. Tak, wyobraź sobie, że energia wchodzi przez punkt pomiędzy brwiami na czole, na wdechu i wychodzi na wydechu. Oddychaj przez chwilę w ten sposób. A teraz przenieś uwagę na czubek głowy. Zacznij oddychać przez czubek głowy. Otwórz siódmą czakrę na głowie. Zobacz, jak wszystkie płatki lotosu siódmej czakry się otwierają. Otwórz po kolei ósmą czakrę, dziewiątą, dziesiątą, 11. Otwórz 12. czakrę nad głową. Wysoko nad głową. I zaproś światło ze źródła. Wyobraź sobie jasny, świetlisty płomień. Świetlisty promień światła ze źródła, który wpływa przez siódmą czakrę do wnętrza głowy. Wypełnia ją światłem, jasno-złotym światłem. Spływa przez szyję. Napełnia ramiona, ręce, aż do końców palców dłoni.
napełnia cały tą klatkę piersiową, plecy, narządy wewnętrzne, miednicę. Wpływa do nóg, aż do końców palców stóp. I zobacz, poczuj, jak twoje ciało napełnia się coraz mocniej, jasnym, złotym światłem. Rozświetla się coraz bardziej. Światło wypełnia, zaczyna wypełniać twoją aurę. Napełniając ją jasnym, złotym blaskiem. Poczuj, jak całe twoje ciało, cała aura jest jak złoty kokon energetyczny. Głęboki wdech. Jestem. Wydech światłem. Na wdechu jestem. Na wydechu światłem. Na wdechu jestem. Na wydechu wieczny, wieczny. Na wdechu jestem. Na wydechu nieskończony, nieskończona. I teraz zrób afirmację, jeśli chcesz. Możesz ją powtarzać na głos albo w myślach za mną. Przywołuję wszystkie części mojego ciała fizycznego i nakazuję. Od tej pory przyjmujesz z mocy prany wszystkie witaminy i substancje odżywcze potrzebne do funkcjonowania mojego organizmu na jego najwyższym poziomie. A teraz zwróć uwagę na swój splot słoneczny. Jego nazwa brzmi splot słoneczny. I zobacz tam wewnątrz twojego ciała, na wysokości splotu słonecznego. Malutkie słońce. Poczuj, jak ta kula rośnie. Jest już wielkości dużego jabłka. Poczuj jej ciepło. Światło. I wyobraź sobie teraz, że twoje wewnętrzne słońce łączy się energetycznie, złotym promieniem energetycznym. Z naszym Słońcem w Układzie Słonecznym. I dalej z centralnym Słońcem galaktyki. I z centralnym Słońcem Wszechświata. Poczuj przepływ energii
na wdechu jestem. Na wydechu światłem. Wdech jestem. Wydech światłem. Wdech jestem. Wydech miłością. Jestem miłością. I przez chwilę poczuj swoje ciało, poczuj światło w ciele. Zapamiętaj to odczucie. I zrób głęboki wdech. Na chwileczkę przytrzymaj powietrze. I z wydechem rozluźnij się, otwórz oczy. Dziękuję Wam za wspólną medytację. W grupie jest po prostu siła. No. Jest. No. Dziękujemy, kochani, że chciało Wam się nas słuchać. No właśnie. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie do nas, dzwońcie. Piszcie. Dokładnie, piszcie. A ja Wam wszystko zalinkuję. Zalinkuję Wam e-maile, książki, kontakt do Tomka. Zresztą Tomka macie u mnie na Instagramie. Więc piszcie do Tomka. Tomek jutro prowadzi zajęcia w Warszawie. Dla przypomnienia, więc jeśli macie ochotę, to o 18, prawda? Tak, o 18. 18 na Ustynowie. U Tomka na Instagramie też jest chyba informacja na ten temat. Jest, także tak. A w razie czego piszcie do mnie, jak ktoś będzie chciał przyjść. Jutro są zajęcia otwarte dla wszystkich, bezpłatne, także zapraszam. Mamy gdzie długo. Was znaleźć? Ja jeszcze nie uczę, ale już niedługo zaczynam kurs z Agnieszką, więc może w przyszłym roku już zacznę zajęcia jakieś prowadzić. Dobrze, kochani. Ciężko się rozstawać, tak? Jezus, tak jest ciężko się z Tobą rozstawać, bo mówię Wam, ja z Tomkiem przeżyłam ten cały tydzień. To była tam najbliższa mi osoba i tak przez ten ostatni tydzień, który tutaj siedzę sama w tym domu. Jest tak smutno bez Tomka. Taki promyczek. Kochani, albo zapraszam, jak ktoś nie mieszka w Warszawie, zapraszam na jogę w wibracjach serca. U mnie na fanpage'u na Facebooku zajęcia live sobota 4:30. Dokładnie tak. No a jak to nie, to na YouTubie. No to co? Dobrej nocy. Tak, żegnamy się i może się jeszcze kiedyś spotkamy w takim składzie. No. A jak będziemy mieli coś jeszcze do powiedzenia, to zrobimy proces praniczny, część druga. Dokładnie tak. Śpijcie dobrze. Buziaki, pa.